pangalan ng Panginoon. Sa mga Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ang pangamuyo ni Pablo para sa mga bumalasal. Versikulo 4:7-8:11. Gasiling. Sa tagsa katiyon nga nagapangamuyo ako para sa inyo, nagapangamuyo ako nga may kaliban. Tungod sa inyo pagbulig sa akon sa pagbalakdag sa mayong balita. Alin sang nakaunagin na ilaw tutog karon. Patugid ako nga ang Diyos na nagasugod sining mayong buhat sa inyo. Nagapadayong tutog na ipit ni sa ilaw ni Kristos. Ang Diyos na kahibalo nga nagasugid ako sing matuo. Na akong pagsiling nga ang akong tudok na blatyagon para sa inyo. Nagagikan gid sa tigipso ni Kristos. Amoy ning akong pangamuyo para sa inyo. Na inyo gugma magtubo, na magtubo, na naupdan sa matuod nga kalam. Kaghimpit ka paghango. Agod nga sarang kamo makapili sa labing maayo. Gani mangin pukli kamo nga wala sing kasawayan sa ilaw ni Kristo. Ang inyo kabuhi magapatubasing maayo nga mga buhat nga mahimo lamang ni Jesu Kristo para sa kaymayaan kagadayaan sa Diyos ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Zapraszam rodziców, żeby napisali dzisiaj list adwentowy do swoich dzieci, żeby ten list był w takiej perspektywie zbliżających się świąt, żeby wzbudzić tęsknotę za tymi świętami, ale także w perspektywie ostatecznego przyjścia Pana Jezusa na świat. Po co taki list? Po to, żeby można było wyrazić w tym liście rodzicielskie uczucia. Przede wszystkim, żeby wyrazić taką tęsknotę za dziećmi, żeby wiedziały, że bardzo je kochamy i bardzo poszukujemy ich obecności, że są bardzo ważną częścią waszej rodziny, ale także wyrażamy taką ufność i wiarę w to, że Pan Jezus obecny jest w ich życiu i dokonuje tego dzieła udoskonalenia ich serc, zwłaszcza w dziedzinie miłości, żeby potrafiły właśnie w tej miłości wybierać to, co lepsze, to, co bardziej potrzebne dla drugiego człowieka. I oczywiście trzeba też podkreślić, że ich wiara pomaga także tym dzieciom, które nie mają wierzących rodziców, zbliżyć się właśnie w te święta do Pana Jezusa. Myślę, że odczytanie tego listu przy jutrzejszej, a właściwie dzisiejszej kawie popołudniowej przy dobrym cieście, o ile nie podjęliście takiego zobowiązania, że nie będziecie w Adwencie jeść ciasta, byłoby bardzo pięknym działaniem, bardzo integrującym. List rodziców do dzieci i to w niedzielę adwentową.